mnie szlak trafi. Daj mi spokojnie przeczytać tę gazetę, do cholery jasne. W tramwaju znowu awantura. Zbyszko! Zbyszko wyszedł. Wyszedł? Pewnie znowu się będzie lumpował. A mówiła ciocia, że się poprawił. Czy pan nie słyszysz, o co się pytam? Można być grzeczniejszym i odpowiadać przynajmniej. Pytam się, czy możemy jechać dalej. Staje się lepszym człowiekiem i ma szansę wtedy też dotknąć miłości. Dla mnie jest to niezwykłe spotkanie z ludźmi i możliwość komunikowania z ludźmi, możliwość takiej sytuacji, osiągnięcia takiej sytuacji, gdzie ludzie mówią do siebie z bliska. Jedzenie trawimy i wydalamy. Wydalone jedzenie nie nadaje się do powtórnego spożycia.